Bardzo się cieszę, że tylu ludzi mogło uczestniczyć w tym wydarzeniu, bo przecież równolegle idą Światowe Dni Młodzieży i w Krakowie jest drugie tyle młodzieży, więc te dwa spotkania są nadzwyczajne. Sama młodzież, tutaj także ludzie starsi, myślę w szczególności też ci, którzy przed 25 laty uczestniczyli w Światowym Dniu Młodzieży na Jasnej Górze. I to razem wziąwszy, myślę, daje tytuł do satysfakcji z tego, co zostało przygotowane, z całych prac organizacyjnych, no i podziękowanie dla mediów także, którzy czynią bliskim całe to wydarzenie i rozpropagują je na cały świat. Potrafiliśmy przejść wiele różnych trudności, dlatego też i na przyszłość. Nadzieja jest w tym, gdy będziemy razem, gdy będziemy jedno, gdy będziemy ponad nasze lęki i słabości widzieli tą moc, która płynie od Chrystusa Zmartwychwstałego i zbierzmowanego. Na pewno pierwszym uczuciem to jest radość. Radość ze spotkania i to radość, którą przygotował, jak wierzymy, Duch Święty. Bo proszę zauważyć, jednym z pierwszych darów, którym tutaj Ojciec Święty nas obdarowuje, i to darów również z nieba, jest pogoda. Bo wczoraj było dosłownie ulewnie. Baliśmy się, że to się dzisiaj powtórzy. Ale to jest znak, że dopiero po teraz celebracji zaczyna znowu padać deszcz. Czyli niebo daje o sobie znać. Ale drugą rzeczą, którą chciałbym powiedzieć, że pomimo, że na początku mszy świętej Ojciec Święty potknął się o ten stopień, powiedzmy, który tam może nie zauważył tak wprost, zamykając oczy, to jest w dobrej kondycji, dlatego że nawet nie powiedział jednym zdaniem, że czegoś potrzebuje, albo z kolei sama homilia, która trwała w sposób spontaniczny dość długo, pokazuje, że Ojciec Święty ma siłę i tę siłę zdobywa również od ludzi, którzy dzisiaj tutaj z Polski przybywają. Dlatego ja bardzo serdecznie dziękuję każdemu z pielgrzymów, którzy to dzisiaj staną, i wam jako służbie dziennikarskiej, którzy towarzyszycie już Ojcu Świętemu od pierwszej chwili pobytu tutaj na ziemi polskiej, ale w tym szczególnym miejscu, jakim jest duchowa stolica Polski, na Jasną Górę. Bardzo serdecznie dziękuję. A jak mała Częstochowa, jak mała Jasna Góra to robi, że cała Polska może się tutaj spotkać? Tak, to znaczy to jest charyzmat Matki Bożej, że ona naprawdę przyciąga. I pytają się mnie dziennikarze, czy ja się czegoś nie bałem. Ja powiedziałem, ten wewnętrzny pokój mam od niej. I dlatego staję tutaj prawie że codziennie na apelu. Tu stanęła cała Polska, bo kto nie mógł fizycznie przybyć, to trwał przy radioodbiornikach, przy telewizorach, przy internecie, i na pewno wszyscy przeżywali bardzo głęboko tę uroczystość. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu, Panu Bogu najpierw za dar tak wielkiej łaski obecności papieża pośród nas, ale dziękujemy i wam, mediom, które tyle włożyły trudu, aby to orędzie Ewangelii i radość spotkania na Jasnej Górze i dziękczynienia za darsztu poszło na cały świat. Bóg zapłać serdeczne, zawsze zapraszamy i liczymy na waszą życzliwość i wielkoduszność. Myślę, że my musimy wszyscy kilka razy tę homilię wysłuchać, odsłuchać, przeczytać. To jest materiał do kontemplacji, chociaż przekazywany, jak widzimy, zawsze przez Ojca Świętego bardzo prosto, ale przede wszystkim wsłuchanie się to zaproszenie do prostoty życia, tak jak Pan Bóg jest bardzo prosty i nas bardzo kocha. Przede wszystkim, żeby trzymać się Pana Boga za rękę. On nas prowadzi. Powiedział Ojciec Święty, że w dziejach narodu tego doświadczaliśmy. Tak, i dzisiaj mamy dalej kontynuować tę linię. I druga rzecz o jedności. Ale źródłem jedności jest Pan Bóg. Z jednego mamy Ojca i On nas, On miłosiernie nas prowadzi, ale my również powinniśmy właśnie jedni do drugich tak przygarniać się z tą prostotą, miłością serca, kontynuować tę Bożą linię, i wtedy będzie jedność, miłość w narodzie i wśród wszystkich, którzy stanowimy. To jest to, co chcieliśmy usłyszeć. To jest powtórka Światowych Dni Młodzieży, która już miała miejsce w Polsce. Każde spotkanie jest inne. Ja myślę, że to jest wystarczający materiał do tego i wystarczająca myśl dla nas, tak jak mówiłem, bardzo prosta, ale tak bardzo głęboka właśnie.
o tym byciu prawdziwym, prostym chrześcijaninem, żebyśmy nie czekali wielkich cudowności, żebyśmy my naprawdę godnie i pięknie żyli, pełniąc swoją misję. To, co Ojciec Święty również wskazał na świętych błogosławionych w naszym narodzie i męczenników, ale po Jana Pawła II, po siostrę Faustynę, którzy prostym życiem, ale głosili nam Pana Jezusa. My do tego wszyscy jesteśmy zaproszeni, w jakimkolwiek stanie żyjemy.